Proszę Państwa, nie bez wzruszenia przyjechałem dziś do mojego przyjaciela Adama Chłanowskiego w związku z tym, co wydarzyło się wczoraj. Z wielką uroczystością. Czuję się w tym domu i nastrój, i atmosferę. Chcę podtrzymać tenże właśnie nastrój. Adam, muszę zadać Ci na początek, myślę, dość istotne pytanie. Czy to, co Ci dali, to jest jakieś gówno, które może dostać pierwsza lepsza ciula z ulicy, czy co innego? A ty wypierdala. Co? Wypierdala. Wypierdala, no. Kurwa mać. No. Bo jest ktoś. A jest, tak, jest ta szefowa. No właśnie. Wielki Hutor. Wielki Hutor. I powiedz coś. W Filharmonii w tej chwili jest, bo ona na koncercie. Widziałeś, jak wyglądała, kiedy na Krzywy Ryj, bo to są zaproszenia moje, wiesz? No, ja skorzystała, tak. Ale powiedz mi... Dwie osoby, a skąd, z kim jest, nie wiem. Ale to nie o to chodzi. Widziałeś, jak wyglądała na tej na gali, kiedy dostawałeś oznaczenie? No cudnie. Pięknie wyglądała. Tak wyglądała, jak rano się budzi, wiesz? Tak, to nie ma różnicy. Nie zmywa makijażu. No nie, no tak. One są takie... No ale powiedz coś o dziewczynie. No dziewczyna, która wytrzymuje ze mną i to parę lat, to są mistrzostwo świata. Znaczy, kiedy ja sam ze sobą wytrzymać nie mogę. Znaczy nie da się jej nie lubić, chociaż trudno ją lubić. No nie, z tym, że wiesz, ona to jest pewnego rodzaju masochizm. Ona prawdopodobnie doszła do takiego wieku, no przeżyła sobie, czeka, może podwyżkę, może, czekaj, ktoś dzwoni, może podwyżkę. A, może dostaniesz podwyżkę. Może podwyżka. Nie podwyżka. Dobrze, miała obniżkę. Zadzwonię do ciebie za 15 minut, dobrze? Nie mogę w tej chwili gadać, no. Niestety nie podwyżka. O, takie telefony, wiesz, na przykład są, nie? Często. Że masz podwyżki? Nie cierpię takich telefonów. No co słychać, nie? Aha. Ja mówię, co stary, ty kurwa uszu nie masz? Nie się pytasz, no chyba słyszysz to samo co ja, nie? Ale on mówi, no to jak zdrowie, nie? Albo, no co tam u ciebie, nie? Co tam u ciebie? No i ja wtedy, ja cytuję teraz, mówię, cytuję Zbyszka Nosala, on w takich momentach mówi, idź ty w pizdu. O, tak mam ochotę powiedzieć, nie zawsze ja mówię. Wiem, no, nie zawsze wypada. No, jesteś... Ktoś dzwoni taki utytułowany. Ja jesteś osobą kulturalną. Szef dzwoni na krzew i powiedzieć w ten sposób. Mm. Absolutnie. Pomyśleć można, ale powiedzieć to nie. To nie. To chamskie było. Że jeszcze nie miałeś okazji mi tak powiedzieć. Chamskie. Nie, to byłoby chamskie. A więc Lidka jest muzą i Lidka jest osobą, która ten dom utrzymała w takim stanie, jakim jest. Tak, nie, ona go odnowiła całkiem, razem ze mną zresztą. Wiesz, nie, no ja domyślam się. Cywilizować takiego chama jak ja, i to prawie bezskutecznie, bo ja nie wiem, czy się da, nie? No ona jest uparta i ręce jej opadają bardzo często. Znaczy momentami jesteś jak uchodźca, to znaczy trudno cię zaasymilować tym. Tak, tym mało, ja tu czasami jak islamista się. No, czasami, to tak po prostu przez grzeczność powiedziałem. No, tak. I tutaj, no, walczę z wiatrakami, to jest taki Don Quixote, wiesz, ale ona to lubi chyba. Adam, bo ty bardzo często korzystasz z komputera. Często. Nie. Ja wiem. 10% czasu mojego? To jest dużo? Nie, to nie jest dużo. To nie jest dużo. A dlaczego o tym mówię? Bo korzystasz z komputera, a... Nie z komputera, z Facebooka. Z Facebooka, no. Właśnie. Nie korzystasz z komputera. Bo piszesz... Takie muszki się zalęgły tutaj. Ale takie się nie zalęgły. One są jakimś owocem, wiesz? Ale nie ma żadnego, wiesz, chyba że do mnie taki owoc zakazany. To tak, i one tak idą do mnie. Powiedz mi, piszesz swoje teksty ręcznie. Tak. Na kartce papieru. Piszę i czytam też. Muszę mieć kartkę przed ryjem, bo jak czytam z komputera, to nie mam zdolności percepcyjnych, absolutnie. Adam, ty jesteś w tej chwili bardziej działaczem kultury, czy bardziej twórcą? Działacz. Co to znaczy działacz kultury? Znaczy nie wiem, taki, który tworzy kulturę. Animator. Animator. Ja nie znałem tego słowa. Znaczy jedno i drugie chyba. Dwa w jednym. Nie da się oddzielić w zasadzie. Dobry animator musi być twórcą. Twórca powinien być animatorem. No tak, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że twórca w tym sensie, że tworzy coś nowego, a nie jest artystą, bo to niekoniecznie animator musi być artystą. Animator kultury, który nie jest artystą, a przynajmniej nie ma duszy artystycznej, to jest, to wiesz, to mój menadżer albo coś. Tak, fajnie, jak sobie pieniądze zdobywa, natomiast wiesz, animator, prawdziwy animator musi tworzyć coś niezwykłego w sposób zwykły, albo coś zwykłego w sposób niezwykły. O, może tak, w ten sposób. To nie jest normalny człowiek, który... Tego się nie nauczysz z książek, to musisz mieć w sobie. To musi być rodzaj pasji. Ale to musi być pasjonat.
w tych czasach, szczególnie kiedy, wiesz, kultura upada, kiedy ulega degradacji, kiedy jest zawłaszczana przez polityków. A jest zawłaszczana? Samorządowców. Absolutnie tak. Absolutnie tak, i to jest coś makabrycznego. Zapomina się o tej organicznej roli wychowawczej, wychowania przez kulturę, stwarzania nawyków do odbierania kultury czy produktów. Zobacz, te muchy to nie zjedzą tutaj. Nie zjedzą, powiem ci, jak je zabić. Ale to jest wymóg czasu, wiesz? To jest walka o to, co było kiedyś dobre, czego sięgają nasze korzenie. Ja mówię o pieśniach maryjnych, czy o figurkach, czy kapliczkach. Upominanie się o ten rodzaj modlitwy, wiesz, majowych, który upada niestety. Tam czasami babcie, kilka babci siedzi i sobie pośpiewa. No to już nie jest to. Czy mówiąc o święcie pieśni i muzyki świętokrzyskiej imienia Stasia Muchy i Kazika Krawczyka. To jest ukłon dla tych wielkich muzyków, którzy odeszli. Ale także przypominanie no, z dawnych piosenek naszych ojców, dziadów. Różnie z tym bywa, bo w tej chwili kapelę nie znam w zasadzie, w tej chwili. Nawet Stefek Wyczyński już jest chory na nowość. Brakuje mi kapeli, która by śpiewała czystą gwarą. Od początku do końca, bez stylizacji. Kiedy się dowiedziałeś o tym, że otrzymałeś, co? Medal leżał chyba 16 miesięcy w szufladzie. To podpisał mi poprzedni minister kultury, nie ten. Ja nie, po prostu nawet o tym zapominałem często. Wojtek Sołtysia, który aplikował o to, i Gabryśka z Muzeum Wiślickiego, jeszcze jak byli tam na stanowiskach, i to stowarzyszenie zrobili mi taką niespodziankę. No to ich molestowali teraz ostatnio, żeby, wiesz, ten medal jakoś wziąć, albo mnie wysłać do Warszawy gdzieś tam, albo tutaj jakąś przy okazji imprezy. No i w końcu tak, skoro inauguracja, no to mówię, no Boże, wypadałoby, jeżeli już się upierają, żebym to odebrał. A mnie wystarczyła sama świadomość, że mam, nie? Szkoda, że to nie jest chlebowy ten medal. No nie, no do emerytury jeszcze trochę masz. Wzruszyłeś. Ale jak nowi przyjdą, to może zrobią, że będzie chlebowy. Że będzie chlebowy. Wzruszyłeś się? Nie wiem. Nie wiem, bo ja wiedziałem, że on jest. Od 16 miesięcy. Nie było to zaskoczenie. To nie było zaskoczenie. Nie. Poza tym ja mam do medali stosunek taki ambiwalentny. No, zaszczytu. Gdyby było inaczej, to bym był potwornie bogatym facetem. No, trochę byś miał. No. Ja cię miałem okazję parę razy widzieć, tak zewnętrznie. Jesteś kawałem dużego mężczyzny. 112. Z twarzą, zdecydowaną, wyrazistą. Podrapaną czasami. Ty jesteś taki twardziel? Nie, coś, ja potrafię płakać. Nawet lubię czasami. Zdarza się, że jak wielki hutor pojedzie do Wiednia, czyli moja szefowa, i mam jakiegoś małego dołka, to sobie wyjmuję, wiesz, krople niekoniecznie asenne, zapalam świecę, gadam sam do siebie, jak tak się z boku popatrzył, to by, wiesz, powiedział, że coś mu tam walnęło, nie? I sobie popłaczę, puszczę sobie Wysockiego, Konie, albo Adama. Lubię Wysockiego. Uwielbiam. Ja miałem okazję widzieć cię w paru sytuacjach, gdzie rzeczywiście... Czy ty jesteś naiwny? To bywam, może inaczej. Bywam. Łatwo wierzysz ludziom. Bywam. Nawet, wiesz, wierzę ludziom, mam za uszami, że za chwilę to będzie naiwność. No mam jakiś taki mechanizm głupi, że jednak do końca daję szansę innym, żeby byli normalni. Ale chociaż ja tutaj mam status nie do końca normalnego faceta i ja to rozumiem. Znaczy gdzie? Tutaj, w Złotej? Nie, w Złotej i w domu. I jak jadę tam, to jeszcze... To są żadne argumenty. I w Wizeradce jeszcze. Tak. Czego się nie podjąłeś, nie, może nie tak, czego się nie podjąłeś, czego się podjąłeś, to zamieniało się w sumie w złoto. To znaczy, czy w złoto? Ja mam taką zasadę, że za coś się biorę, to się biorę, wiesz, od najmniejszego palca u nogi po czubek głowy, każdym porem skóry, i w zasadzie jeżeli coś komuś obiecam, to jeżeli nie zrealizuję, to przynajmniej robię wszystko, żeby to zrealizować. I moim argumentem czasami, jak siedzę, są różni ludzie, czy politycy, czy coś tam, i tam gadają różne rzeczy,
zarzucają mi, bo mnie wszystkie opcje w zasadzie nie lubią, nawet ta mi najbliższa. Znaczy politycy z tych opcji. Mhm. No bo ja wiesz, znasz mnie i wiesz, że co w głowie. Jesteś w stanie powiedzieć, że na języku. Inne osoby by się nie odważyły. Absolutnie, absolutnie tak. I wiesz, oni niby się uśmiechają, klepią mnie po plecach, a potem wiesz, a potem mają swoje zdanie. Natomiast wiesz, ja mam taki argument. Wie chłopaki, dajcie mi jeden przykład, że ja czegoś się podjąłem, a tego nie zrobiłem, albo nie usiłowałem z wszystkimi siłami nic zrobić. A ja wam wypiszę na kartce każdemu z was po 20 punktów albo i więcej. I cisza. To nie jest eleganckie wobec polityków. No niekoniecznie politycy, no ja mówię, zdarza się, że i tak, nie? Politycy, twórcy, czy ktoś tam jeszcze. Cieszysz się z tego Bzdziela i Kuźni? Bardzo, tym bardziej, wiesz, mnie bolą zarzuty. Jest taki jeden w Pińczowie gość, zresztą ty z tytułem doktora, który już tam kilka opcji politycznych zmienił i wiesz, on się czepia, wiesz, a ile to wydane zostało, a 1000 zł podobno codziennie cała załoga dostawała, wiesz, a państwo na tym ucierpiało. Mówię kutasowi, bo przecież ja pieniądze zbierałem, że ja rządziłem pieniędzmi, wiesz, wiem od kogo dostałem, że wszystko to od sponsorów, wiesz, prawie było, a on mówi, że nie. Przecież ja to, wiesz, no i gadaj z takim gościem, wiesz, no przecież ja wiem najlepiej. Ale kutasowi to nie jest ładne określenie. No nie, no chciałem chuju powiedzieć, ale... Ja wiem, a ty wiesz, że się nagrywa w związku z tym. No, także wiesz, skoro wymusiłeś, to na mnie to niech będzie. No bo należy mu się. I słuchaj, to jest rzecz, która zostaje, to jest rzecz trwała. Oczywiście ja bym wolał, żeby ten młyn był w Pińczowie, będę wszystko robił, żeby był w Pińczowie, a nie w Muzeum Sikielskiej, gdzieś tam na Zadupiu w Krzakach. Kuźnię już mamy i będzie atrakcją turystyczną. Szkutnik, który robił kuźnię, który po raz pierwszy zobaczył, tutaj przyjechał, jak zwracaliśmy z Francji, zalew, zachwycił się i będziemy mieli spotkanie u burmistrza, bo burmistrz złapał, w Badurach złapał. Rozmawiałem. Właśnie. Złapał, wiesz, jak wyśmiewał się czasami ze mnie, a znowu jest coś tam, gdzieś tam pływał, a coś gdzieś tam, śmiał się, to teraz on teraz mnie molestuje, żeby zrobić takie spotkanie, żeby faktycznie ten zalew zaczął żyć. Zadam ci teraz bardzo trudne pytanie. Ono naprawdę jest trudne. Chociaż nie wymaga jakiejś olbrzymiej wiedzy. Dałbyś sobie tą glorię artis? Ja bym sobie dał złotą, a dostałem brązową. Dostałeś brązową? Tak. Aha. No, a nie, tu nieskromnie mówię, bo wiesz... Ale to już nie. Powiem ci szczerze i to bez jakiejś kokieterii. Naprawdę byłem przekonany, że dostałeś złotą. A skąd coś? Chłopak na prowincji, wiesz, jakiś złoty. I chłopak na prowincji. Złoto to jest wszystko. W pociągu tam, gdzieś na Śląsku, wiesz, tam chłopaki moje grzebią. To znaczy ja ten cały wywiad powinienem od tego zacząć i w zasadzie na tym skończyć. Nie czuję się obrażony. To nie o to chodzi, ale ty możesz się nie czuć obrażony, ale twoi przyjaciele... Ja sobie zdaję sprawę z tego, co wiesz, byłem sam zaszokowany kiedyś, bo tak zacząłem przeglądać. Od czasu, kiedy wróciłem ze Stanów, wiesz, i... Co faktycznie zrobiłem? Oczywiście nie sam, bo przecież wiadomo, Beldonek, bo chłopcy, bo bardzo fajni ludzie. Adam, my tak mówimy, nie sam. Jakbyś nie zaczął, to nie byłoby Beldonka i nie robiłaby... Mało nie zaczął, wiesz, ja mam naturę gracza, 2 lata mieszkałem w Las Vegas. Gdybym ja na przykład zaczął od tego, że chodził i mówił, czy panie tam, nie wiem, mniejsza o tytuły, nie? Wiesz, no chcę zrobić coś tam, wiesz, jakieś pieniądze. Nie ma pieniędzy. Ja robię najpierw, ogłaszam imprezę, w prasie gdzieś tam, czynię jakieś tam kroki, a potem dopiero chodzę za pieniędzmi. No. I teraz do tego francuskiego wydarzenia brakuje sporo pieniędzy, żeby to zamknąć i spać po nocach nie mogę, nie tylko ja, ale mój szef też. Czy twoi przyjaciele, twoi znajomi, artyści, tymi, którymi się spotykasz, czasami wypijesz wódkę, oni wiedzą, że masz ten brązowy? Nie wiem, czy w ogóle, wiesz, to czy jest jakaś taka analiza, czy to jest taki, czy takiego... Nie, ja wiem, ale z perspektywy... Ja nie mówię tego w formie pretensji. Ja wiem, ja sobie zdaję sprawę, ale ja powiem ci szczerze, poczułem duży dyskomfort, jak mi powiedziałeś, że brązowy, ponieważ tak jakbym uczestniczył w czymś, w takim działaniu, w którym cię oszukujemy. Znaczy, wygrał wyścig, a stanął na trzecim tym, no, na trzecim pudełku. To trochę dziwne. Nie, sporo tego zrobiłem. Jest sporo tu mało. Znaczy wystarczająco dużo, żeby dostać złoty. Ale już nie będziemy. Ale tam
Nie będziemy tego tematu rozwijać. Złoty to kusiło mnie, żeby sprzedać, nie? No tak, żeby to... A brązowy to ci kupi, no. Brązowy? Ty sam byś kupił złoty, nie? Na złoty, Adam, co? Niezwłocznie. Kupiłbym dla żony. Oczywiście. Gdzie masz to odznaczenie? A to szefowa gdzieś schowała, nie? A, wiem, żeby się nie ukurzyło. Nie, ona się boi, wiesz, bo ja czasami coś biorę i wyrzucam, gdzie, że no nie wiem co. Nie, boi się, żebyś w niedzielę założył i walnął do kościoła. Ale by się ksiądz ucieszył. No. Bo, tam.